Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu Karpaty Krosno, Garbarnia Kraków. Jest z nami trener drużyny Garbarni, pan Mirosław Hajdą, trener drużyny Krośnieńskich Karpat, pan Adam Fedoruk. Może poprosimy o takie krótkie podsumowanie tego meczu, panie trenerze. No cóż, to jest Krosno, to trudny teren. Nie tylko my się o tym przekonujemy, ale troszeczkę za łatwo, żeśmy tą bramkę stracili na 1-1. Ale cóż, punkt z wyjazdu trzeba szanować. Dziękuję chłopakom za mecz, bo mimo wszystko sporo zdrowia zostawili tutaj. Myślę, że jakby ktoś przed sezonem powiedział, że po tylu meczach będziemy tutaj, gdzie jesteśmy w tabeli, to wielu by nie uwierzyło. Ale gratuluję moim zawodnikom postawy dzisiaj na boisku. Popełniliśmy błąd, ale to się w piłce zdarza. Przeciwnik go wykorzystał. Cóż, mamy punkt z wyjazdu, mamy jeszcze przed sobą dwa mecze. Będziemy szukać kolejnych punktów. To tyle. Dziękuję. Panie trenerze? No to oczywiście dziękuję za słowa trenera uznania, bo to też jest ważne, żeby po trudnym meczu przejść tak po prostu do takiej rzeczywistej oceny. Myślę, że ten mecz pokazał, że jakość na pewno gry leżała po stronie gości, którzy są liderem tej naszej trzeciej ligi. Natomiast zaangażowanie i chęć odniesienia zwycięstwa, myślę, że o ile w pierwszej połowie może nie było takie widoczne, ale w drugiej połowie już należała do nas. Straciliśmy bramkę, no, oczywiście w takich okolicznościach, jak wszyscy widzieliśmy. Delikatny błąd, ale to się zdarza, szczególnie na takim boisku, które jest trudne do gry. Ale myślę, że w drugiej połowie, kiedy już nie mieliśmy nic do stracenia, to pokazaliśmy taki właściwy charakter drużyny, która jakby buduje się od nowa i wszystkie drużyny, które tutaj przyjeżdżały, przekonały się, że naprawdę ciężko jest stąd wywieźć zwycięstwo. Tym bardziej cieszą słowa trenera, który to właśnie w ten sposób podsumował. Myślę, że w drugiej części już nie było zbyt wielu sytuacji, ale głównie skupiliśmy się na tym, żeby Garbarnię jakby odciąć od tych stałych fragmentów gry, które mają naprawdę na bardzo wysokim poziomie i wiele bramek właśnie po takich fragmentach gry pada, więc bardzo byliśmy skupieni. Ja nie pamiętam, żeby w pierwszej połowie był chociaż jeden stały fragment gry, jeżeli chodzi o rzut rożny na przykład, nie? Więc byliśmy bardzo skupieni na grze w defensywie i czekaliśmy na rozwiązanie tej całej sytuacji w drugiej części meczu, bo jesteśmy nieźle przygotowani i szczególnie jeżeli przeciwnik nam na to pozwoli w drugiej części, to jesteśmy z zespołem bardzo groźnym i potwierdziliśmy to strzeleniem tej bramki i cieszę się, że zespół pokazał charakter, bo nie jest łatwo z liderem przegrywając 1-0 odrobić straty i momentami też stwarzać kolejne sytuacje. Także dziękuję również swoim zawodnikom i myślę, że należą się słowa szacunku dla obu drużyn. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Jeśli mogę, to Michała Radek Rzeszów. Panowie trenerzy, ta trzecia liga powoli dobiega końca, ta pierwsza runda tej ligi w nowym kształcie. Prosiłbym o taką ocenę może tutaj z perspektywy czasu. Czy to jest trudniejsza, łatwiejsza ten pomysł połączenia? Panowie oceniacie pozytywnie czy negatywnie? Jak tutaj postrzegacie to połączenie tej trzeciej ligi? Adam? Znaczy, ja powiem tak, no, na pewno ten poziom jest znacznie wyższy, ponieważ zostały połączone dwie trzecie ligi, czyli 8 najlepszych drużyn i to widać, że nie ma słabych po prostu drużyn, że każda drużyna ma naprawdę coś do powiedzenia, no, wykorzystuje przede wszystkim atut własnego boiska, o czym my przekonaliśmy się na przykład w Daleszycach, że to był bardzo trudny mecz. Więc myślę, że chyba jeżeli chodzi o korzyść dla ogólnie piłki, to jest to dobre rozwiązanie, bo naprawdę te zespoły, które powiedzmy były troszkę słabsze albo jeszcze nieodpowiednio zbudowane, odstają i teraz w zasadzie no, każdy mecz to jest odpowiednie widowisko i z tego się też bardzo cieszę, że ta trzecia liga naprawdę idzie w kierunku profesjonalnej piłki nożnej, bo taki jest zamiar właśnie tutaj twórców, czyli osób, które to wymyśliły i wdrażają ten pomysł. Uważam, że to jest pomysł trafiony. Cóż, no bo Adam w zasadzie powiedział wszystko, nic dodać, nic ująć. Każdy mecz jest meczem ważnym. Tu nie ma tak, jak się jechało wcześniej, gdzie można było gdzieś z góry założyć gdzieś sobie punkcik, tam już po cichutku gdzieś tam dopisywać. I dzisiaj zespół, który jest na dalszych miejscach, może walczy jak równy z równym. Często wygrywa u siebie szczególnie. Z zespołami z wyższych miejsc, także nie jest to liga taka przejrzysta i bardzo taka czytelna. Wiemy doskonale, że wszędzie każdy zespół może stracić punkty i
Trzeba naprawdę do każdego meczu się dobrze przygotować i to wszystko nie jest takie proste, jak to się niektórym wydaje. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dobre drużyny, fajne mecze. Myślę, że tylko należy przeklasnąć i się cieszyć. Idziemy w kierunku dobrym. Myślę, że takim w kierunku bardziej takim zachodnim. I to jest chyba najważniejsze, żeby piłka nasza szła do przodu. Nieważne, która to jest liga. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Panie trenerze, jeszcze wracając do dzisiejszego meczu, nie żałuję Pan trochę tej pierwszej połowy, ale mieliście swobodę taką dość dużą, jakby przycisnąć jeszcze, to można było rozstrzygnąć. Wie Pan, jest już po meczu, trudno czegoś żałować. Punkt z wyjazdu jest punktem, już powiedziałem, szanujemy ten punkt. Zawsze bramki padają po błędach, musimy to przeanalizować. I już meczu z Krosnem nie ma od 20 minut dla nas. W tej chwili jest kolejny mecz, który nas czeka. Gramy z Krzo 9. Musimy się do niego bardzo dobrze przygotować i żeby ten mecz wygrać, bo gramy u siebie i musimy zrobić wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Jeszcze tak nawiązałem do tego pytania do Pana trenera. Tak. Gdyby nie, no słaba w wykonaniu Karpa, ta pierwsza połowa, może by była szansa dzisiaj rozstrzygać to. Znaczy, ja powiem w ten sposób, słaba to jest chyba nieodpowiednie słowo, bo ja bym to użył w ten sposób, że spotyka się jednak no, lider, który narzuca swój styl gry i gra piłkę otwartą i myślę, że tutaj chyba odpowiedniejszym słowem byłoby takie jakby no, przystosowanie się do gry lidera, czyli my zagraliśmy może bardziej troszeczkę defensywnie, jednak czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy w stanie przyjąć inicjatywę. Sytuacja, kiedy przeciwnik ma na przewagę w tej pierwszej fazie gry, no niestety straciliśmy bramkę i wtedy troszkę tak jakby no, coraz większe kłopoty mieliśmy, ale od tego jest przerwa, żeby to wszystko przeanalizować, żeby wyciągnąć wnioski i wyszliśmy na drugą połowę znacznie inaczej nastawieni. Nastąpiła zmiana, w miejsce Kamila Grobosza wszedł ofensywny zawodnik Łanucha i myślę, że pokazał się naprawdę z dobrej strony. Zwiększyliśmy siłę ataku, zagraliśmy troszeczkę wyżej. I stąd ta akcja, po której po dośrodkowaniu, jakby nie było, defensywny pomocnik wszedł w szesnastkę i dostrzał głową i zdobył bramkę, więc tutaj no, musieliśmy się troszeczkę odkryć, ale też takie są plany. No, powiedzmy, my musimy też szanować i szanujemy każdego przeciwnika, ale mamy swój pod kątem słabszych stron przeciwnika i wykorzystaliśmy i myślę, że ten wynik i nasza gra nie była słaba, dlatego bronię zespołu i uważam, że stać nam na lepszą grę. Ale na to musimy jeszcze trochę poczekać. Paszek był wpisany do pierwszego składu, nie wyszedł, co się stało na rozgrzewce? To znaczy, mieliśmy dwa takie problemy. W przeciągu całego tygodnia właśnie jeden z tych problemów był właśnie Paszek, który ma dla nas niestety kontuzję. Wyszedł na środkach przeciwbólowych, niestety okazało się, że ból jest zbyt silny, drażniący go i niestety nie mógł w tym meczu wystąpić, więc błyskawiczna zmiana. I Liszka Toła grał wyżej. No, oczywiście no, jak każda zmiana, czyli gdzieś tam no, byliśmy w tym elemencie troszkę słabsi, bo wiemy, że Paszek jest bardzo dynamiczny, też chcieliśmy właśnie no, tą stronę atakować, ale stało się inaczej. Myślę, że Erik Krupa zagrał dobry mecz i na szczęście właśnie zagraliśmy. Cała drużyna no, wierzyła do końca, że można Garbarni urwać punkt, a jak się oczywiście daje, to nawet wygrać, więc tutaj no, trudno. Straciliśmy, znaczy może nie straciliśmy Paszka, po prostu nie grał i mamy teraz czas, żeby go wyleczyć. Myślę, że następny mecz będzie już w 100% zdrowy. Bardzo proszę, ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie może? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję.